Witajcie. Witajcie z ogrodu. Dziś jest ze mną mama. Mama mi tutaj pomaga. No, mama troszkę niewstydliwa, także potrzebuje zachęty. Babcia, przywitaj się. Halo. No, witajcie. Dziś jest taka akcja na moim poletku z truskawkami. Tu były truskawki. W tej chwili truskawek praktycznie nie ma. Także wczoraj przyszedłem sobie tutaj pościągać te chwasty, które były. No i tak zrobiłem taki przegląd tutaj tych roślin, stanu tego miejsca, które trudno nazwać plantacją. Okazało się, że może ocalało 20% tych truskawek, także tutaj wina jak gdyby i po mojej stronie leży, bo nie wystarczająco tutaj dopilnowałem tego, ale też i teraz jak wykopujemy te truskawki, a staramy się właśnie wykopać tutaj z całą bryłą korzeniową, no to akurat taka mniejsza sadzonka, ale są takie naprawdę ogromne, wkładamy to do skrzynek, tak żeby te truskawki rośliny jak najmniej ucierpiały, ale okazuje się, że tutaj wszedł wzdłuż właśnie tych rzędów kret, który podnosił te truskawki, więc też nie pomógł, więc i susza, i tutaj moje jakieś zaniedbania spowodowały to, że no, tych truskawek zostało niewiele, więc taka myśl, decyzja, że wykopujemy, uprawiam to i to mi dało teraz możliwość właśnie zaaranżowania na nowo tutaj tego miejsca, więc tu pójdzie jakieś nawożenie od podstaw wszystko, czyli mączka bazaltowa z tym granmetem, z tym grzybem, mikoryzą przeciwko właśnie pędraczkom, które już zaczynają właśnie podgryzać truskawki. No mi się nie trafiły, ale mama to już kilka sztuk tutaj wykopała, zutylizowała tego pędraczka. Więc już zaczyna buszować, więc myślę, że to nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło, także ja sobie to na nowo zrobię. No i tutaj dziś Renia też będzie nagrywała film na temat truskawek, także to jest tylko dowód na to, że myślimy w podobny sposób, łapiemy te same pomysły, ale też potwierdzenie tego, że słuszności naszych filmów, naszych zabiegów, naszego podejścia właśnie do truskawek. Także jest ten czas właśnie tutaj i ona się pochyliła nad tym tematem truskawek. No i ja tutaj też ze swojej perspektywy na pewno nie będziemy się tutaj dublować. No ja w inny sposób do roślin podchodzę, do uprawy właśnie truskawek. Zresztą nie tylko truskawek, innych roślin również. Podobnie i Renia też troszkę w inny sposób, ale efekty mamy podobne. Także tutaj możecie sobie dla siebie coś wyciągnąć wnioski i postępować tak, jak wam będzie wygodnie. Także no, zapraszam na dalszą część filmu, bo wykopuję, uprawiam to tutaj, nawożę, no i zacznę sobie sadzać, no i opowiem później co, jak, w jaki sposób postępować, jak do tego tematu truskawek o tej porze właśnie podejść. Także do zobaczenia. Jak widzicie, pole zostało uprawione, stależowane. Z tych gromadek tutaj pozostał tylko pył. To się rozłoży, będzie próchnica. No i jestem w trakcie rozsiewania granmetu. Mam tutaj mączkę bazaltową. O, teraz będzie widać mączkę bazaltową. Zmieszałem sobie właśnie z granmetem. Granmet, czyli ten preparat. Grzyb z mikoryzą na szkodniki. Także tutaj proporcji wam nie podam. Proporcja jest taka 20-25 kg na hektar, więc no ja też do końca jeszcze tej proporcji nie znam, ale najciekawsze jest to po pierwsze zapach. Też ma taki dosyć ciekawy, mi kojarzy się z kawą zbożową. No i zobaczcie, wygląda jak kawa, ale taka mielona. Tu idzie sobie to. Rozsypane będzie, także jeszcze tutaj jedno przejście. Rozsypię sobie tą resztę. Mączkę bazaltową, jak widzicie, no mam wilgotną. Wtedy ona się nie pyli, nie rozsypuje się. Bardzo fajnie mi się właśnie ją wtedy dozuje. Także ja sobie otwieram torebkę. Stoi na zewnątrz wilgoć i tak dalej. To wszystko przenika, to chłonie wilgoć. Mączka chłonie wilgoć. To jest ta grubsza frakcja, ta co ja mówię, wielkości takiego piasku kwarcowego.
fajnie mi się tutaj do nawożenia sprawdza. No i właśnie ona powoduje to, że ta gleba jest bardziej taka gruzołkowata, także i tak ona jest tutaj w takiej dobrej kondycji. Krety, nornice, tutaj było mnóstwo tego pokopane, tu chyba lisy kopały, także tu był poligon. Słuchajcie, tu był poligon, trochę szkoda, że no jednak straciłem tą plantację tutaj. Tyle czasu w ubiegłym roku poświęciłem, żeby to zasadzić, pielęgnować, podlewać. No i niestety zostało zmarnowane, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Mleko się rozlało. Teraz jest nowe rozdanie. Zacznę wszystko od początku. Także i będę mógł sobie to tutaj po swojemu teraz zaaranżować, tak jak mówiłem wcześniej. I doszedł właśnie granmet, doszła tutaj mączka bazaltowa, bo w ubiegłym roku tego nie rozsypywałem tutaj gdzieniegdzie pod niektóre roślinki, ale wiem, że najlepiej właśnie mączka bazaltowa sprawdza się, gdy ją rozsiejemy na pole. Także tutaj dwa lata temu na jesieni poszedł obornik, jeszcze gdzieś się tam zdarza właśnie obornik, tutaj jakieś takie grudki, ale jest tej troszeczkę masy, poszło tutaj dżdżownice, będą robiły swoje. Także ja to jeszcze, słuchajcie, teraz przeleję Emma Pharma Plus. Już będę przelewał konewką. No pokażę może, jak to robię na jednym tutaj przykładzie, więc ja sobie to dozuję Emma Pharma Plus, dosypię, doleję trochę właśnie tego mojego humusu i tutaj będę sobie to przelewał konewką. Później to wszystko jeszcze będzie wymieszane. Jeszcze mam już podpięty kultywator, więc to wyrównam, wymieszam tak, żeby ten grzyb być może nierównomiernie się rozsypie. By tu jak będę zlewał konewko, to też będę robił to takimi ruchami, więc nie do końca będzie to równo, ale jak to wymieszam z ziemią, powinno się wszystko wyrównać. Granmet już rozsypany, także teraz jest faza przelania humusem oraz Emma Pharma Plus. Może dziś nie są do tego idealne warunki, ale ziemia jest wilgotna, mokra, świeżo ją uprawiłem. Dlatego przelewam, a nie spryskuję właśnie wodą, żeby bardziej to zasymilowało się, połączyło z glebą. No i za chwilę też będę uprawiał. Także teraz wlewam sobie humus. Ja wlewam sobie do konewki właśnie te preparaty. Później zalewam to wodą i wtedy mi się ładnie wymiesza. Także o, nie rozlewaj, Krzysiu. Daję po 200 ml i jednego, i drugiego preparatu. O. Czyli tak to sobie rozlewam. Tak jak mówiłem, nie jest to może równomiernie, ale przyjdzie tutaj uprawa kultywatorem, no trochę się trzeba namachać. Nachodzi, także tu parę kursów jeszcze będę miał do zrobienia. No i witajcie po wszelkich uprawach. Trochę się wyrównało. Ziemia jest sypka. Właśnie są tutaj różnego rodzaju zmielone, ścięte, miękkie, twarde właśnie. Pozostałości po roślinach. To wszystko się rozłoży. Poszła tutaj mikrobiologia. To wszystko się rozłoży, tak jak mówiłem wcześniej. Był tutaj na jesieni urzeźniacz, który właśnie myślę, że poniekąd też spowodował to, że ta ziemia jest po prostu niezbrylona. To było w ubiegłym roku tutaj zdeptane i tak dalej. Także to było zagęszczone, utwardzone. No też te szkodniki, które tutaj mówiłem, typu kret, jakieś tam nornice i tak dalej, no też spowodowały, były takie rzędy, że po prostu te truskawki to, no tak jak tu, wchodziło się po prostu tu, jak tutaj w to miejsce. Tak było miękko, a to wszystko rosło. Dobra, słuchajcie. My się teraz bierzemy tutaj z mamą, wyznaczymy sobie ze dwa pewnie rzędy, więcej nie wyjdzie. Też nie będę tutaj deptał po tym. Także wyznaczymy sobie dwa rzędy, no i będziemy sadzić. Także powiem co i jak jeszcze tutaj na temat nawożenia wam tutaj opowiem. No może co niektórzy stwierdzą, że człowieku, co ty pokazujesz, sam nie świecisz przykładem tutaj na właśnie w przypadku tego poletka, tutaj tej części ogrodu, na której miałem truskawki, ale właśnie dzięki takim porażkom łatwiej jest dojść do pewnych przemyśleń, wiemy na co zwrócić uwagę, także myślę, że postaram się wam tak to opowiedzieć, żebyście wy nie popełnili moich błędów, będziecie bogatsi o moje błędy. No i witajcie w trakcie sadzenia. Także nie wszystkie bryły, ale właśnie staraliśmy się wykopać, żeby
truskawka była z całą taką bryłą korzeniową. Takie już właściwie nie będą chorowały. No nie wszystkie, część się jednak oberwała, tak, gdzie było po prostu bardziej miękko. O, dżdżownica. Idź do swojego środowiska. Także tak tutaj sadzimy te truskawki. I tu jaką ciekawostkę wam powiem, że został czosnek oraz cebula wiosenna. To jest czosnek wiosenny z ubiegłego roku został. Więc będę sadzał. Wsadzam to tutaj, zobaczymy co z tego będzie. Ładnie to przezimowało. Z cebulki jestem zadowolony, bo zobaczcie jaki ma szczypior. Dużo ładniejszy niż ta moja cebula ozima. Także to ciekawostka. Może ze dwa sezony tu posiedzi taka cebulka i z wiosennej zrobi się zimowa. No zobaczymy. No tak ewolucja działa. No niektóre były właśnie takie bryłki. Witajcie już kolejnego dnia. Wczoraj żeśmy do późna wieczorem kończyli tutaj sadzenie truskawek. Miało wyjść dwa rzędy, a wyszło cztery. Nie wiem, czy kamera wszystko pokaże. Wyszło cztery rzędy, ale jestem zadowolony, ponieważ strzeliłem się w dobre warunki pogodowe. Wczoraj troszkę było cieplej jak dzisiaj. Dzisiaj mamy pochmurno. Mało tego, coś zaczęło kropić. Także tu cały czas, co jakiś czas dopaduje nam deszcz. Także to są takie dobre warunki. I właśnie tutaj chciałbym zwrócić uwagę, żebyście wykorzystywali takie warunki pogodowe, żebyście nie walczyli z pogodą, a wykorzystali właśnie ją do tego, co chcecie zrobić. I tu w tym momencie chciałbym poruszyć właśnie, odpowiedzieć na wasze pytania, jakie nawożenie zastosować teraz, w tym momencie. Może tutaj odpowiem, zaznaczę od razu, nie jestem ekspertem. To są tylko takie moje przemyślenia, z którymi się z wami chcę podzielić. I tu chcę podzielić jak gdyby tą odpowiedź na dwie części. Z uwagi na to, że to jest taki specyficzny czas, ta wiosna tego roku jest dosyć specyficzna. Mamy wszystko przyspieszone, kwitnie już mlecz, zaczyna kwitnąć już właśnie bez. Tu wszystkie krzewy kwitną i tak dalej, także mamy wszystko przyspieszone o miesiąc, także tu jeszcze teoretycznie mamy do tych zimnych ogrodników miesiąc, czyli miesiąc czasu, kiedy mogą wystąpić właśnie spadki temperatur i to jest normalne o tej porze roku. Więc odpowiem może, jakie nawożenie zastosować w przypadku, gdy mamy normalną wiosnę. To o tej porze budzą nam się właśnie rośliny, wychodzą nam truskawki i pierwszym takim zabiegiem, i też to związane jest z temperaturą, z pogodą, jakie można by było pierwsze nawożenie zastosować w takim momencie, to jest właśnie nawożenie humusem. I tutaj jak zawsze powtarzam, najlepiej gdyby to był dobry humus, także w moim przypadku jest to. Tu będę chciał dzisiaj, to jest kolejny humus, będę chciał porównać sobie na moich truskawkach, nie na tych, bo te dostały wczoraj porcje, więc na tamtych, które miałem zasadzone wcześniej, chcę je też podlać. Ma to na celu kilka rzeczy i wzmocnić truskawki, i wprowadzić jakąś kulturę do gleby, bo jest ona zastała po zimie i tak dalej. Więc tu jest taka dedykowana wersja humusu APU do truskawek i poziomek, także będę chciał tutaj sprawdzić, na które się zdecydować właśnie przy uprawie truskawek. I zaznaczam tutaj, nie jest to żadna rywalizacja między firmami, po prostu chcę sobie wypracować do truskawek jakiś model nawożenia. To, co zawsze powtarzam, dlatego też odpowiadam też na pytania, że po co tyle tego preparatów? Ja zawsze powtarzam, ja testuję, próbuję i zostawiam sobie na następny sezon to, co mi się najbardziej sprawdza w moich warunkach, w moich uprawach, przy moich glebach. Także tu biorę pod uwagę te trzy kryteria. Słuchajcie, do humusu, jeżeli są też odpowiednie warunki temperaturowo-pogodowe, można zastosować EMA Pharma Plus. Też fajnie się sprawdzi, uzupełni i właśnie wprowadzi taką kulturę do... sprawi lepszą kulturę gleby właśnie w truskawkach, właśnie przy... Znowu powiedziałem właśnie, przepraszam. Przy uprawie właśnie takich wielosezonowych roślin, gdy mamy zbitą ziemię, bo nie mamy jej spulchnianą i tak dalej, także tutaj się fajnie sprawdzi, ale też zawsze powtarzam, słuchajcie, że, i znowu powiedziałem słowo, którego nie powiem, zawsze powtarzam, żebyście
I wybiłem się. I znowu się wybiłem. Aha, chodzi o to, że nie musicie stosować tych wszystkich preparatów. To jest tylko taka propozycja. Możecie każdy z tych zastosować osobno i też on dobrze się sprawdzi. Kolejną rzeczą, jaką warto by było też wspomnieć, i skoro jesteśmy przy humusach, to tutaj jest bonat. Bonat jest to taki, akurat tutaj mamy truskaweczkę, ilustrację truskawki. Także to jest nawóz uniwersalny, czy w jednym. Jest to kompozycja ziół, z których wykonujemy gnojówkę. To nieraz Wam Renia tłumaczyła, jak to zrobić. Opakowanie zalewamy, zawartość opakowania zalewamy 10 litrami wody. Odstawiamy do fermentacji. Tu jest napisane od 3 do 5 dni. Ja bym proponował przesunąć o 2-3 dni. Także tak 5, 7 do 10 dni. Taką gnojówkę później rozcieńczamy 10 litrami, znaczy 1 do 10, czyli robimy z tego opakowania 100 litrów takiej cieszy do przelania naszej gleby, czyli jeżeli jesteście przed uprawą, cały czas mówimy o tym normalnie wiosny, przed uprawą waszej gleby, ziemi, ogródka, przelewamy sobie to, mieszamy z ziemią. Możecie dodać humusu, możecie dodać właśnie tutaj Emma Farma Plus, możecie to dodać, przelać, wymieszać, także tak by to było, ale tutaj mówimy pod kątem teraz truskawek. Bonat ma właśnie tutaj takie właściwości odstraszające i jako nawóz służy i odstraszające na m.in. opuchlaka, chrząszcza majowego, mielinę kapustnik, mrówka, także nawet gdybym i ja będę to tutaj stosował, bo co prawda poszedł tutaj ten preparat mikoryza i ten grzyb owadobójczy, ale zanim on się aktywuje, został rozrzucony. Wczoraj przy takich warunkach jak teraz, dobrze, bo tutaj jest wilgotno, poszedł deszcz, on się szybko aktywuje, ale to jest około 2 tygodni, więc zanim on mi zacznie działać na tego pędraczka, który już tutaj jest aktywny, minie miesiąc, słuchajcie, więc to zadziała szybciej. Więc ja sobie to przeleję, niech to wniknie, dobrze by było, żeby popadało, no mam nadzieję, że popada, żeby to sobie wnikło i już będę miał jakieś tam zabezpieczenie i jakieś tam nawożenie, a w tym czasie, gdy to zabezpieczenie ustanie, zmniejszy się jego skuteczność, zacznie działać grzyb mykoryzowy. Jeden preparat drugiego nie wyklucza i z nim nie rywalizuje. Generalnie można jeszcze by było na roślinki, tu cały czas podkreślam o tej normalnej wiośnie, green alga. Co ja tu prawda nie mam dużego doświadczenia, ale tutaj też można sobie spryskać takie roślinki. To są aminokwasy połączone z emami, także tutaj jako kolejny zabieg można w późniejszym etapie, gdy zrobi się już cieplej, można właśnie taki oprysk zastosować. No i jeszcze warto by było wspomnieć o właśnie bioamino. To są aminokwasy, także też można by było tutaj, jeżeli nie macie na przykład green alga, a stosujecie jakiekolwiek, czy jest to bioamino, czy to, co ja do tej pory stosowałem, Agrosorb Folium, także możecie sobie to też zastosować. Bardzo fajnie pobudza tutaj rośliny do wzrostu, do różnych procesów i tak dalej. Możecie też z emami połączyć sobie taki oprysk. I teraz ta druga część. Co zrobić dziś? Na chwilę obecną, gdy mamy właśnie już w takiej fazie rozwojowej te rośliny. Ja bym tutaj ich dodatkowo nie stymulował, więc zostałbym chyba przy humusie. Czy taki, czy jakikolwiek inny. Zostałbym tutaj przy humusie, ewentualnie obserwując rośliny, czy nie ma żadnych przebarwień na roślinach, bo tutaj mogą one się wziąć też z mikropęknięć, jeżeli naprawdę będzie jakiś spadek temperatury, mogą się jakieś mikropęknięcia, mikroranki utworzyć na roślinach, więc to dobrze się sprawdzi jako naturalny fungicyd, czyli EMA 5 z wrotyczem, bo to są dwa różne preparaty o podobnym działaniu. Bo tutaj mamy wzbogacone jeszcze ognojówkę z wrotyczu. Także można by było zastosować. I to, co Renia też mówi, czyli tutaj wyciąg z czosnku. Można teraz tym czosnkiem spryskać te nasze roślinki, żeby nie pobudzać ich. Zabezpieczyć, a nie pobudzać do wzrostu. No i jedną rzecz jeszcze tutaj warto by było powiedzieć o takim
aktywnym, a pasywnym zabezpieczeniu przed chorobami, czyli czosnek i cebula. Ja tutaj mam zasadzony właśnie czosnek i cebulę. Po to to zrobiłem, żeby po prostu nie stosować już tu tych zabiegów, czyli nie spryskiwać czosnkiem, ponieważ to już mam tutaj między truskawkami w rzędach posadzone. Także tak by to wyglądało. Z mojej strony taka jest moja propozycja właśnie tych zabiegów nawożenia o tej wiosny. Tej wiosny, także tutaj myślę, że zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Na pewno będę chciał jeszcze nie jeden film na ten temat nagrać, także mam nadzieję, że coś niecoś Wam potrafiłem podpowiedzieć, rozjaśnić. Oczywiście zostawię tutaj do siebie kontakt, jeżeli ktoś czegoś nie dosłuchał albo inaczej zrozumiał, nie jest czegoś pewien, możecie do mnie zadzwonić, możecie do mnie napisać, co często robicie, także dziękuję Wam właśnie za ten kontakt, że jesteście. I to, co zawsze mówię, że mi w jakiś sposób zaufaliście. Mam nadzieję, że to, co ja Wam zaproponuję, w jakiś sposób się sprawdzi. Nie mówię, nie uzurpuję sobie tutaj prawa do wyłączności, że moje i tylko moje porady są wskazane. Ja mówię, to jest w moim przypadku moja specyfika gruntu, moja specyfika położenia geograficznego, mojego miejsca zamieszkania, czy różnych innych warunków, o których mówiłem wcześniej, także jeżeli macie gdzieś jakieś porady od kogoś innego, możecie to zaadaptować do siebie, biorąc z jednej, z drugiej, z trzeciej, czy z czwartej osoby, czy porady, właśnie różne rzeczy, możecie to sobie na własne potrzeby właśnie skomponować. Tak by to wyglądało, słuchajcie. To dziękuję Wam bardzo za uwagę, za obejrzenie, za ten poświęcony czas. No mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. No ja razem z Wami się po prostu uczę, zadajecie mi pytania, więc to też jak gdyby ukierunkowuje mnie w tym, jakie filmy nagrywać. Także no, ja prowadzę taki miks tych wszystkich, jest i szklarnia, jest i ogród, są truskawki, no teraz będą mi maliny, także tutaj i na temat malin się będę z Wami dzielił. Mam też i pola uprawne, bo jestem rolnikiem, mam też pola uprawne, także no, tu jest dużo tego pokazywane, a też są i kulinaria, a jeżeli są kulinaria, no to chyba tutaj zaczynamy kulinaria właśnie na ogrodzie, od wytworzenia tych składników, z których robimy później różne smakołyki. Także to by było na tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję Wam za poświęcony czas, za obejrzenie, za to wszystko, co Wy mi dajecie, bo też dużo się od Was uczę. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam Was serdecznie i szczęść Wam Boże, żeby cieszyły Was te Wasze zabiegi, starania, ta Wasza praca przynosiła dobre i smaczne owoce.